witajcie. Dzisiaj szybka wizyta w Centrum Rehabilitacyjnym Grawitacja w Łodzi. Spotkanie z moim przyjacielem, bardzo dobrym znajomym z czasów karate, z czasów młodzieńczych, kiedy mieliśmy lat kilkanaście, czy nawet dwadzieścia kilka, gdzieś tam startowało się w zawodach, jeździło na obozy, ćwiczyło nasz ukochany sport. Michał Wroński sam zdobył wiele tytułów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, już o Mistrzostwach Polski nie wspominam, wychował setki, jak nie tysiące młodych sportowców, którzy też włazili na pudła na różnych zawodach. Dzisiaj bierze udział w najtrudniejszych chyba swoich życiowych zawodach. Walczy o zdrowie swojego syna Franka. Pytacie mnie o jakiś prezent na te 40. okrągłe urodziny. Mam taki prezent, żeby bardzo pomóc Michałowi i jego rodzinie. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, gdzieś podglądając Michała w internecie, bo niedawno dopiero dowiedziałem się w ogóle właśnie o sytuacji Franka, jak drogie jest to leczenie, jak droga jest ta rehabilitacja. Więc moim marzeniem jest, żebyśmy po prostu wspomogli rodzinę Michała. Michał, dosłownie minutkę, jeżeli możemy. Dzień dobry. Kiedy my to karate ćwiczyliśmy, powiedz? Uff, ja zaraz... Od dzieciaka. Ja już trenuję karate ponad 30 lat. Wychowałeś? Tysiące dzieciaków. Mnóstwo dzieciaków, startujących, ćwiczących. Może właśnie też nie tylko karate, nie zajmujących się sportem. Powiedz, jak możemy, Michale, pomóc Wam, żeby i rodzinie, i Frankowi po prostu żyło się lepiej? Znaczy, na pewno wszystko liczy się to nam z pieniążkami, tak? Bo każda rehabilitacja, każdy wyjazd, turnus kosztuje. My jesteśmy fundacji, która tutaj nas wspomaga. Że tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o fundusze. Bo o A powiedz, jeżeli przelejemy kasę na fundację, jaka jest pewność, że to trafi do Was? W 100%. Fundacja bierze tylko bardzo malutki procent z powodu oczywiście obsługi całego subkonta, ale wszystkie pieniądze wpadają tylko i wyłącznie na Frank. Czyli to nie jest tak, że wpłacamy na jakąś fundację, a Wy dostaniecie ułamek, tylko odwrotnie. Fundacja bierze ułamek, tak, kasa jest, trafia do Was bezpośrednio dla tego młodego, dzielnego wojownika. Przyjechał tutaj, bałem się, że wiesz, nie wstanie, ale był po zmaniu. Natomiast jest kawał siły. Czy ja mogę tylko jeszcze Franka przedstawić? Proszę bardzo. O, Franek. Mój drodzy, ale gorąca prośba o wsparcie, żebyście dołączyli do akcji. A kto będzie w ogóle na wielkiej integracji i wesprze Franka, to wycałuję go osobiście. W czoło, osobiście, a kobiety w usta. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Franeczku, dużo, dużo zdrowia. Miałeś się wujka bać? A ja miałeś się bać kamery? Miałeś płakać? Nieprawda. Jesteś mistrzem świata. Michał, trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Akcja i tak będzie trwała, także pomagamy Frankowi. Dobrze. Najlepszego dla Was. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję z góry. Hej. Pozdrawiam.